Witaj w przestrzeni Chiroquantum.mi. Dziś porozmawiamy o sennym temacie braku energii do życia. Anna Włodarczyk, chiropraktyk japoński, chiropraktyk kwantowy, Piotr Sporowski, autor metody Mind Quantum i Chiroquantum. Piotr, jako chiropraktyk, gdy przychodzi do Ciebie po pomoc pacjent, który nie może się rano podnieść z łóżka, to gdzie szukasz przyczyn takiego stanu? Co mógłbyś powiedzieć takiej osobie? Jaka może być właśnie etymologia powstawania tego typu przypadłości? Nie mogę stać rano z łóżka, muszę się napić kawy. Piję 4 filiżanki kawy dziennie, bo nie mogę funkcjonować. No, niektórzy się wspierają czymś zdrowszym, tak jak Healy, jak Lavel, czyli energia w sprayu. Ale z czego mogą wynikać takie kłopoty, takiego marudzenia przy wstawaniu, ospałości? Tak, problem jest dość poważny. Brak energii do życia odbiera w ogóle siły i radość życia. Często spotykam osoby, które mówią, to ja tak mam, to się przyzwyczaiłam, ja tak mam zawsze, to ciśnienie, albo te chmury, albo ten wiatr. Tutaj podzieliłbym na kilka kwestii. Przede wszystkim my będziemy to rozpatrywać ze strony mechanicznej. Nie będziemy mówić tutaj o na przykład przemianach cukrowych, czyli na przykład cukrzyca. Nie będziemy mówić o zakażeniach bakteryjnych typu borelioza. To nie jest nasza działka. My skupiamy się na... Dzisiaj chciałbym przede wszystkim powiedzieć o mikrouszkodzeniach pnia mózgu, czyli mózgowia. Dwa, niedokrwienia mózgowia przez tętnice szyjne, kręgowe. Trzy, autonomiczny układ nerwowy, czyli nasz gaz i hamulec. I czwarta, ostatnia taka rzecz, na którą mniej już możemy wpłynąć, to hormony. Czyli zaczynamy od mikrouszkodzeń mózgowia. Bardzo często nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, że takie coś występuje. I mikrouszkodzenia mózgowia są częste, powiedziałbym wręcz jest to pewien standard. Znaczy, niechybny standard. Też standardowo wielu pacjentów przychodzi pytanych, czy miał pani wypadek. Nie, wszystko w porządku, nigdy nic mi się nie stało i po chwili sobie przypominają na przykład zdarzenie z dzieciństwa, że spadł strzepaka, albo wpadł w wielką dziurę i spadł parę piętr, albo ciężarówka mnie uderzyła, jak miałam 7 lat. I te takie urazy zapomniane zostawiają po sobie duże pamiątki. Tak, na całe życie. Czasami słyszałem, no spadam z trzepaka, ale nic nie chciałem powiedzieć rodzicom, bo by mi dali burę. Zresztą kto na przykład nie spadł z roweru. I czasami jest tak, że się nic nie stanie, naprawdę. Spadniemy z roweru, ustaniemy, jest wszystko ok. A czasami pamiątka na całe życie. Nie zarejestrujemy tego. No, nie jest to diagnozowane w ogóle. Nie jest to tak. Jak ja to zawsze mówię, nie wyszła kość przez skórę i nie leje się krew, to wszystko w porządku. No, a rzadko jest wszystko w porządku, nawet po drobnym upadku. Tak, to jest to. Natomiast druga rzecz, skąd się takie mikrouszkodzenia biorą, to skrzywienia kręgosłupa powszechne. Też powiedziałbym standard. Jak to powstaje przy skrzywieniu kręgosłupa? Tutaj dzieją się dwa rodzaje. Przede wszystkim tak z grubsza rzecz biorąc, dwa rodzaje problemów. Jeden problem, gdy garbimy się, pozwól, że zademonstruję na chrupku naszym. W momencie, gdy garbimy się, kręgosłup się pochyla i głowa kompensuje to, odchylając się do tyłu, naciskając tutaj na kręgi szczytowe C1, C2 i przy okazji też pośrednio na struktury nerwowe. Wygląda tak, jakby to było zgniatane łącznie z tętnicami kręgowymi, o których mówiłeś w drugim punkcie. Tak, i właściwie to wszystko się ze sobą łączy, bo to tak najczęściej, jeżeli trzeba tam coś naprawić, to i układ nerwowy, i naczyniowy. Także mamy to jako jeden
najczęstszy przykład. To jest tak, że to się oczywiście na początku krzywi, ale później następują różne problemy w obrębie szczytowych kręgów. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, popularna skoliaza, czyli boczne skrzywienie kręgosłupa. Według niektórych danych 90 ponad osób takie coś ma, czyli 9 razy. Ponad 90%, czyli 9 na 10 takie coś ma. I to jeżeli mamy boczne skrzywienie kręgosłupa, oczywiście teraz to ja już pokazuję, to było operacyjne, ale nawet jeżeli mamy lekkie skrzywienie boczne kręgosłupa, głowa zawsze w jakiś sposób będzie kompensować i zawsze będzie jedna strona bardziej uciskana, a druga będzie miała luz. No ta uciskana właśnie narobi mikroszkodę. Tutaj też warto chyba wspomnieć o tym, że uszkadzane będą zaciągane powięzi, tak? Więc tam się może też przyhaczyć chociażby powięź. Jak się przyhaczy powięź, to zaciągnie też chociażby tętnicę, czy sam układ nerwowy, prawda? Tak, tych powięzi, czyli tych błąd w człowieku jest niesłychana ilość. Jesteśmy wręcz spowici tym, aż się boję użyć słowa pajęczyna. I faktycznie powstaje co jakiś czas jakiś supeł nierozwiązywalny i zahaczenie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przesunięte kręgi. Kręgi szczytowe bardzo często, one w ścisku pracują w coraz większymi oporami i czasami przy zwykłym skręceniu głowy, ktoś nas zapyta, my skręcimy głowę, kręgi się przesuną, my wracamy głową, a kręgi na przykład zostaną. Takie niby niewinne, ale przy tak dużych oporach i naprężeniach one zostaną, a później w drugą stronę, a on się już pod innym kątem, a pod innym. Czasami jest po kilkanaście podwichnięć na jednym kręgu. Warto wspomnieć o takim częstym przypadku, o którym mówią pacjenci. Właśnie odwróciłem głowę, chciałam się spojrzeć gdzieś dalej. I coś strzeliło. I no, boimy się, że to kręgosłup, tak? Albo poczułem, sama miałam, zanim trafiłam na ciebie, poważne problemy właśnie z odczuciem gorąca w czaszce, tak? Przy właśnie napinaniu się powięzi, która się zahaczyła. I taka napięta powięź może również uszkadzać strukturę mózgową. Więc nie tylko wypadki, ale może to pochodzić z naszego niezbyt fortunnego układu kostnego, tak? który powoduje tego typu mikrouszkodzenia, więc warto zwrócić na to uwagę. Niekoniecznie jest to już złamanie kręgosłupa, ale warte korekcji, żeby nie dochodziło do większych obrażeń wewnątrz. Tak, ja to może uściśle, kiedy chiropraktyk mówi o mikro uszkodzeniu kręgosłupa, to właśnie chcę podkreślić słowo mikro. Bo jeżeli neurolog powie o nie kręgosłupa, tylko układu nerwowego, jeżeli neurolog powie o uszkodzeniu układu nerwowego, to często jest to już tak zaawansowana dysfunkcja, że upośledza działanie, w ogóle przestaje wysłyszeć, widzieć albo w ogóle reagować. Natomiast mikrouszkodzenia reagujemy, czujemy, żyjemy, tyle tylko, że ta jakość życia jest znacznie obniżona. No i te mikrouszkodzenia się sumują, w końcu też pogłębiają i dochodzi właśnie do tego uszkodzenia, o którym mówi neurochirurg, czyli duży. Tak, po wielu, wielu latach, kiedy następuje seria mikrouszkodzeń, któremu towarzyszą najczęściej stany zapalne, to tutaj powoduje w następstwie pośrednio zwyrodnienia struktur, między innymi kości, ale też więzadeł, czy mięśni, czy ścięgien, to wszystko staje się już chropowate, trze i coraz bardziej się pętla zaciska. Także może być tak, że z wiekiem coraz mniej tej energii mamy i to nie jest wiek, to jest nagromadzenie procesów jakichś przeciążeniowych. Dokładnie. Pacjent, pan Leszek, 80 prawie lat, powiedział, że on się czuje na 39, więc można, trzeba tylko się wytmalić. Może właśnie zwróciłaś uwagę na ważną rzecz, wiek. To już tak jest, to jest ten wiek. Nie ma czegoś takiego. Ja miałem pacjentów 70-80 lat, całe życie słaba energia, odblokowałem potylicę i nagle się okazuje, że się da. Ci ludzie mieli czasem mieli łzy w oczach. To się da. Więc mikrouszkodzenia mózgowia, a tutaj przede wszystkim pnia mózgu, w którym są funkcje wegetatywne, czyli funkcje odpowiedzialne za przetrwanie i tutaj... Tak, tylko mówimy o mikrouszkodzeniach mózgu i twoja metoda Chiroquantum może to zweryfikować, to jest raz, zanalizować.
znaleźć, a chyba najważniejsze, zregenerować, zastymulować do regeneracji takiej mózgowej. Trudno mówić, że gdzieś tam mamy inne narzędzie do regeneracji mózgu. Są różne sposoby, natomiast tu mówimy o metodzie chiropraktyk quantum, która dokładnie operuje mózg bez skalpela. No to w cudzysłowie operuje. Tak, jeżeli chodzi o faktycznie mówimy tutaj o mikrouszkodzeniach mózgu i tak się nad tym rozwodzimy, a ktoś może zapytać, no dobrze, ale przecież tego się nie da naprawić. Da się. Kwestia jest ustawienia właściwie kręgów, odblokowania ślizgu, struktur, w tym naczyń krwionośnych, nerwów i wszelkich innych tkanek mięśni i zastymulowanie do wygojenia. Oczywiście jak się już to wszystko ustawi, to trzeba zadbać o właściwą ruchomość, żeby właściwy ślizg, luz i wtedy faktycznie to jest na długie lata prawidłowo działa. Dobrze, nie popsujemy to. No, życie. Także ja może chcę wrócić do tego, o czym mówiłem. W pniu mózgowia, w pniu mózgu znajdują się funkcje odpowiedzialne, wegetatywne, odpowiedzialne za przetrwanie, czyli między innymi bicie serca, ruch klatki piersiowej, czyli nasz oddech, homeostaza, utrzymanie temperatury i na przykład sen. I jeżeli to jest też już tylko tak napomknę, bo wiem, że mam ograniczony czas, ale w pniu mózgu znajdują się ośrodki odpowiedzialne za sen. Ile razy ja słyszałem, ja po prostu dużo myślę i nie mogę spać po nocy. Ja już tak od wielu, wielu nastu lat nie mogę spać, tabletki na sen trochę pomagają, ale się budzę i tak dalej. To jest, nie chciałbym może przesadzić, ale dość proste do naprawy właśnie tą metodą, bo to są mikrouszkodzenia pnia mózgu. Czy osoba, która nie może spać, jest ciągle też senna później. Natomiast, i to jest jedna rzecz. Chyba też warto założyć, że skoro jest cały czas senna i niewyspana, to też nie ma kiedy i w jaki sposób jej ciało się regenerować, więc te mikrouszkodzenia, które być może w sprzyjających warunkach byłyby przez organizm samoleczone, nie mają szans po prostu się wygoić. No tak, bezsenność jest bardzo dużym problemem. To jest osobne w ogóle, osobna wielka sprawa. Pierwsze, co faktycznie należy zrobić tak, żeby klient mógł spać. I to jest te mikrouszkodzenia mózgowia, wynikłe bardzo często z układu kręgów, czy ten układ się zmienił w wyniku urazu, czy skrzywienia kręgosłupa, czy jakichś innych spraw przeciążeniowych. To już jest inna sprawa. Ważne jest to, że następuje seria mikrouszkodzeń mózgowia. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, istotna, może jeszcze jak jesteśmy przy tym układzie nerwowym, autonomiczny układ nerwowy, czyli układ tak się ładnie nazywa sympatyczny i parasympatyczny. Co to jest? To jest nasz gaz i nasz hamulec, żeby nie przedłużać. Sympatyczny, widzimy niedźwiedzia i on powoduje, że jak widzimy tego niedźwiedzia, to ten układ nerwowy odbiera bodźce z zewnątrz i aktywizuje wszystko, co jest potrzebne, żeby jak najszybciej uciekać, a jak się nie da uciekać, to walczyć. Także nas pobudza, łącznie ze zmianą ciśnienia krwi, ze zmianą trawienia, przyspieszeniem, czyli zatrzymaniem trawienia, z przyspieszeniem oddechu, potliwość skóry, no bardzo dużo zmian następuje i do tego służy sympatyczny układ. Natomiast drugi, parasympatyczny, z kolei jest to nasz hamulec. Niedźwiedź nas już przestał gonić, schowaliśmy się za skałą, no to sobie odpoczywamy. I on wtedy z kolei w drugą stronę, nam źrenice nam się rozszerzają, puls zwalnia i ogólnie czujemy się wyluzowani. Ale jeżeli te dwa układy zostaną zaburzone i będą pracować w sposób taki, że jakiś kręg bądź dysk będzie, czy jakaś inna struktura w kręgosłupie będzie je uciskać w sposób bezsensowny, to w tym momencie taki układ będzie stale aktywizowany. I na przykład jeżeli stale będziemy mieli włączony hamulec, to proszę sobie wyobrazić sobie, jakby to było, kiedy jedziemy samochodem z włączonym hamulcem. Czasami się zdarza, że w starych samochodach jeszcze dało się jechać na ręcznym. Kto to zrobił, to wie.
Także to jest jedno, możemy mieć cały czas włączony hamulec i najczęściej, pomimo że układ autonomiczny, układ nerwowy ciągnie się od mózgowia aż do kości, przez cały kręgosłup aż do kości guzicznej, to 99% problemów z tym właśnie naszą energią jest w spotylicy. Więc tam należy naprawić ten układ autonomiczny, więc jeżeli ktoś ma ciągle wciśnięty hamulec, to będzie senny i nieprzytomny wiecznie, będzie mu się chciało spać. A też są osoby, którym brakuje aktywizacji układu z kolei sympatycznego, który jest naszym gazem. I po prostu ten gaz nie jest dodawany. Budzimy się i to tak jakby jechać samochodem cały czas na tej jedynce, nie dodać więcej gazu czy tam większego biegu i cały czas tak troszkę tak na pół gwizdka. I to jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście metodą chiroquantum możemy to jak najbardziej naprawić. To jest też nie jest to bardzo długotrwałe. Wbrew pozorom jest to nawet dość proste. Czyli można dosyć szybko wrócić na stadiony życia. Trzecia rzecz. Tutaj może pokażę tętnice szyjne, tylne szyjne kręgowe są tu. Może nie widać, ale to jest tak, że jak mamy naszego chrupka i tutaj jest kręgosłup, to tutaj już jest czaszka i do tej czaszki, do mózgowia przez całą szyję, prawie całą szyję dochodzi krew poprzez tętnice szyjne kręgowe. Kiedy robi się USG, najczęściej sprawdza się te tętnice szyjne, które tutaj one nie przechodzą za bardzo przez żadne kości, one tam faktycznie wchodzą tylko do czaszki, ale to jest wszystko. I bardziej sprawdzana jest, czy one nie zarosły tam jakoś cholesterolem, czy w jakiś sposób od środka nie są zablokowane. Natomiast jeżeli chodzi o tylne szyjne kręgowe, to tutaj jest pewien bardzo ciekawa kwestia, mianowicie kręgosłup tworzy kanał, w którym te tętnice biegną po prawej i po lewej stronie. Tam jeszcze są trzy żyły po każdej ze stron. Czyli trzy żyły, jedna tętnica z prawej, trzy żyły, jedna tętnica z lewej. Wystarczy, że któryś kręg jest krzywo ustawiony. Wystarczy, że jest tam jakaś dyskopatia, która ogólnie powoduje puchnięcie tkanek i blokady tych napięcia tych tkanek. Można powiedzieć, wskaż człowieka, który nie ma dyskopatii. No tak, tak po 40 to już chyba każdy ma. Także tutaj już może się coś dziać, natomiast najwięcej oczywiście dzieje się gdzie? W potylicy. I tutaj, ponieważ te kręgi szczytowe, ja może powiem króciutko o pierwszym kręgu. Pierwszy kręg przez chiropraktyków nazywany jest czasami uszczelką, dlatego że jest to taka obręcz, która łączy kręgosłup z czaszką. I cokolwiek kręgosłup gdzieś się tam pokrzywi, miednica krzywo, chodzimy, pięta nas boli też krzywo, to głowa musi cały czas być prosto. Jakkolwiek się nie ustawimy, to głowa musi być prosto. I ten pierwszy kręg musi cały czas się napracować, żeby być we właściwej pozycji. A tętnice kręgowe tutaj akurat robią jeszcze taką pętelkę na tym pierwszym kręgu, żeby on miał tak olbrzymią ruchomość. Sens w tym, że jeżeli on się źle ustawi, to te tętnice zaczynają być napięte. Jeżeli wielokrotnie on uraża te tętnice, to one się blokują i mają serię mikrourazów, które te mikrourazy powodują, że tam właśnie następuje seria zmian niekorzystnych, zmniejszających światło tej tętnicy i zaciągających tą tętnicę. Okej, czyli wygląda na to, że nawet jeśli w cudzysłowie zostają przepchnięte tętnice szyjne, bo te są badane, a problem występuje nadal, to znaczy, że nie dotarto do przyczyny tak naprawdę problemu. No, czasami pacjenci mi opowiadali tak, że niewiele tam było przepchane, ale przepchali mi te tętnice, tak? Przychodzą z takimi sznytami tutaj na szyi, przepchnięte tętnice, no ale nadal występuje ta senność. No tak, bo jak widać problem wystąpił i tu. Bo oczywiście jeżeli są faktycznie zakładane jakieś stenty, czy generalnie są czyszczone tętnice szyjne te wewnątrz, to na pewno krwienie mózgu się zwiększy, ale może nie być wystarczające. Wspomniałem się o stentach. W metodzie chiropraktii kwantum wstawia się jakiekolwiek elementy obce do organizmu? Nie. Tutaj nie ma ingerencji, to znaczy nic się,
jest ingerencja z zewnątrz, zmienia się układ tkanek, można nawet zastymulować do oczyszczenia pewne rejony, natomiast nic się nie ma żadnych ciał obcych, nic tam, tutaj nie ma żadnego instrumentarium w środku. No, jest no, ale skalpela to... też się nie używa. Czego? Skalpela. Nie. Całe szczęście. Nie, właśnie o to chodzi, że ta metoda pozwala naprawiać miejsca do tej pory, do których nie można było dotrzeć, na przykład mózgowie, na przykład takie tętnice szyjne, to tętnic można dotrzeć, ale obracanie. Ale się nie wyciera praktycznie. Tak, to nie jest może częsta praktyka. Natomiast faktycznie tą metodą można pięknie odblokować czasami naprawdę jeden, dwa zabiegi i te tętnice, one najczęściej tracą ślizg i z każdym naszym ruchem szyi one są naciągane. One wytrzymują dosłownie tylko kilka lat w ten sposób, a później następuje seria mikrouszkodzeń i te tętnice zmniejsza się ich przepływowość. I to jest to. Czyli wyrobnieją. Tak można powiedzieć. I w ten sposób dociera ciut za mało krwi. Mózg jest niezmiernie tlenożerny, bardzo potrzebuje tlenu, bardzo potrzebuje dopływu krwi. To nie jest tak, że można sobie mu zmniejszyć co jakiś czas dać 80% wydolności tętnicy, bo on będzie słabiej działał, właśnie będzie nam zmniejszał energię po to, żeby mózg to zużywał, a poza tym będzie niszczał. No i jeżeli coś jest niedokrwione przez lata, to po prostu niszczy je. Przejdźmy teraz do hormonów. Tak, no tarczyca. O tym mówiliśmy już w jednym z naszych filmów, jak tarczyca może być sterowana i jak może być uszkadzana poprzez nieprawidłowy układ kostny. Tak, no trzeba sobie zdać sprawę, że tarczyca, jeżeli ona znajduje się z przodu gardła, to z tyłu tego gardła znajduje się kręgosłup. I ten kręgosłup jest bardzo często w tym odcinku dość mocno wygięty z racji najczęściej garbienia się bądź jakiegoś innego tam skrętnego ułożenia. Jest bardzo dużo urazów na odcinku szyjnym, na przykład komunikacyjnych. No wcale niekoniecznie trzeba mieć uraz w szyję, wystarczy, że następuje jakiś uraz, znaczy uderzenie w samochód i my idziemy gdzieś tam siłą bezwładności w którąś stronę, a że głowa jest na szyi, głowa waży 6-7 kilo, to pierwsze co, to ta szyja dostaje uderzenie, bo piersiowy odcinek jest chroniony żebrami i to jest dość stabilna konstrukcja, natomiast szyja natychmiast. Tak, nawet przy niewielkim tak naprawdę uderzeniu, małej stłuczce, czego często nie bierzemy pod uwagę. Tak, i wracając do tarczycy, jeżeli jest coś skrzywione na tej szyi, a najczęściej jest, to stwarza napięcie ogólnie wszędzie. Ktoś mówi, a ciężki kam, napięte plecy, o jak jest spięte. Tarczyca też będzie spięta, ona jest wśród tych wszystkich tkanek. Jest to po prostu narząd, jest to tkanka, która też ulega naprężeniom. Jeżeli mięśnie nam się naprężają i też uszkadzają, mikro uszkadzają, to tarczyca też. Trzeba sobie z tego zdać sprawę. I tutaj możemy mechanicznie bardzo wspomóc tarczycę, po prostu na przykład ją gojąc, uwalniając napięcia z tej tarczycy. Oczywiście za... No i dokrwiając, prawda? Już tak, tak. Tak, to są bardzo ważne rzeczy. Trzeba dokrwić, doprowadzić limfę. Obieg limfy i kiedy to zrobimy, być może jeżeli są to małe dysfunkcje, to on miną, jeżeli są to duże dysfunkcje, bardzo myślę, pomożemy lekarzowi, żeby wyregulował pracę tarczycy. Dlatego trzeba o tarczycę dbać, zanim ona się zrobi z dużą dysfunkcją. Oczywiście też na mózgowiu bardzo, mózgowie generalnie jest podatne na mikrouszkodzenia, nie czujemy tego, bo nie ma tam komórek czuciowych, przewodzących ból. Bóle głowy zupełnie skądinąd wynikają. Natomiast te mikrourazy też powodują mikrouszkodzenia sterowania hormonalnego, które znajduje się w mózgu, wzgórze i podwzgórze. I tam jeżeli to zostanie uszkodzone, to w ogóle hormony nam mogą szaleć i tarczyca oczywiście też, ale też inne. I to może też wpływać na ogólną naszą energię w organizmie. Dziękujemy Wam za uwagę. Mam nadzieję, że mimo senności udało się dotrwać do końca. Zapraszamy na kolejne rozmowy.
z pamiętnika kwantowego chiropraktyka. Do zobaczenia, a jeśli nie chcesz nic przegapić, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek. Do widzenia.